Cześć, witam Was serdecznie. Ja na co dzień prowadzę zajęcia teatralne, no ale niestety wiadomo, że dzisiaj wygląda to jak wygląda, dlatego nie możemy spotkać się na żywo, ale za to możemy porobić coś w domu, tak żeby nie stracić naszego kontaktu z teatrem i tak żeby po prostu podjąć jakieś ciekawe aktywności. I ja dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zrobić bardzo prostą maskę teatralną. Otóż, no wiadomo, że w domu nie mamy zbyt dużo narzędzi, dlatego starałam się naprawdę wybrać jak najprostsze rzeczy, żebyście Wy też mogli z tego korzystać. Czegokolwiek stąd nie będziecie mieli, nie martwcie się, ja wierzę w Waszą wyobraźnię i kreatywność i jestem pewna, że jakoś sobie dacie radę i jakoś coś wykombinujecie. I uwaga, dzisiaj będziemy robić bardzo prostą maskę teatralną z takiego oto papierowego talerzyka. Myślę, że większość z Was może mieć taki talerzyk w domu. Ja akurat tutaj mam taki biały, klasyczny, aczkolwiek jeżeli ktoś z Was ma jakiś kolorowy, może został po jakichś urodzinach, to oczywiście też możecie z niego skorzystać. Może będzie to nawet jeszcze lepiej wyglądało. Ja dzisiaj do dyspozycji mam dwa talerzyki, ponieważ już troszeczkę obmyśliłam sobie projekt swojej maski, dlatego będę potrzebowała dwóch, ale jeden w zupełności Wam wystarczy. Jeżeli nie macie takiego talerzyka w domu, można po prostu wziąć sobie zwykłą kartkę z bloku technicznego, zrobić wtedy po prostu mniejszą maskę, nic nie szkodzi, można sobie wtedy po prostu spróbować tego wszystkiego. Co jeszcze będzie nam dzisiaj potrzebne? Więc oprócz tych papierowych talerzyków, coś do ozdobienia. Wszystko zależy od tego, czym lubicie pracować. Ja na przykład mam tutaj zeszyt papierów kolorowych samoprzylepek, ale też możecie wziąć, nie wiem, kredki, flamastry, czy na przykład użyć farb. Jak chcecie, po prostu coś jest nam potrzebne do ozdobienia. Coś też do konturowania, zrobienia jakichś tam konturów, ozdobienia takiego bardziej szczegółowego. Ja mam tutaj dzisiaj po prostu zwykły czarny flamaster, może być też cienkopis. Korzystajcie z tego, co macie w domu. Potrzebna będzie nam zwykła kartka papieru i ołówek, żeby w ogóle zaprojektować naszą maskę. Ponadto potrzebne będą nam oczywiście też nożyczki. I ja tutaj mam zwykłe takie nożyczki, mniejszych gabarytów, ale są zwykłe i bardzo Was proszę, żebyście Wy korzystali z takich po prostu nożyczek przystosowanych do Waszej grupy wiekowej. Jeżeli jesteście bardzo, bardzo młodzi, może lepiej robić te prace pod nadzorem rodzica. Nożyczki to jest taka rzecz, z którą musimy bardzo uważać. Kolejna rzecz, klej. Ja tu mam zwykły klej w sztywcie, wszystko zależy od Was, jakim klejem dysponujecie. Co jeszcze? Aha, słuchajcie, no więc, jeszcze ważna rzecz, maska może być wykorzystana w ten sposób, że po prostu przykładam sobie ją do twarzy, trzymam ją w dłoni, dlatego nic innego wtedy nie jest mi potrzebne, ale jeżeli chciałabym, żeby tą maskę jakoś umiejscowić na swojej twarzy, jakoś ją zawiązać, to potrzebne nam będzie coś, czym będziemy mogli tę maskę z tyłu zawiązać. W idealnej rzeczywistości najlepsza byłaby gumka, ale jeżeli jej nie macie, tak jak ja, to możecie na przykład wykorzystać, nie wiem, sznurek, nitkę, ja tu mam wstążkę. I jeszcze jedna rzecz, co do ozdabiania, ja jeszcze będę wykorzystywała mulinę, ponieważ już trochę Wam zdradzę, co będę robić. Chcę zrobić wąsy, a żeby zrobić wąsy, no to z czegoś bym tu chciała takiego innego, dlatego ja mam mulinę, możecie też wziąć jakąś włóczkę, może macie. Okej, przystępujemy do pracy. Najpierw musimy zastanowić się, co chcemy zrobić, jaką maskę, co to ma być. Ja polecam Wam zacząć od robienia masek zwierzęcych, ponieważ no, są one dosyć proste. Później oczywiście możecie sobie już kombinować z jakimiś innymi postaciami, ale myślę, że trzeba by zacząć od maski zwierzęcej. Więc tak, rysujemy sobie na naszej kartce po prostu kółko, które będzie naszym po prostu talerzem. Oczy, oczywiście tutaj zaznaczamy je mniej więcej, natomiast zaraz jak to zrobić tutaj bardziej praktycznie, żeby ta maska pasowała, wszystko Wam pokażę. I co dalej? I kombinujemy, zależy co to ma być. U mnie będzie to królik, dlatego robię tutaj królikowi nos na środku, robię mu nos, robię mu wąsy, taką mordkę króliczą, żeby było wiadomo, że to jest królik. Mogę zrobić mu otwór na buzię, ale nie muszę. Najważniejsze jest to, żeby zrobić ten otwór na oczy. Czyli mniej więcej już wiem, mój królik będzie miał również uszy zrobione z talerzyków. I drugie ucho. Okej. Dobrze, jeżeli już mam swój projekt maski narysowany, to mogę przystępować do działania. Fajnie go narysować po to, żeby po prostu popatrzeć sobie, odwzorować się, tak? Projekt ma być tylko projektem, szkicem, więc się w ogóle nie przejmujcie. I teraz tak, bierzemy sobie nasz talerzyk.
musimy najpierw sprawdzić, gdzie mniej więcej będą oczy. I słuchajcie, ja polecam zrobić to tak, jeżeli jesteście sami, no bo jeżeli macie kogoś w pobliżu, kto może Wam pomóc, to oczywiście poproście go o tę pomoc, natomiast sami przyłóżcie sobie ten talerzyk do twarzy i zaznaczcie sobie, wkładając tutaj od wewnętrznej strony palca, gdzie mniej więcej będzie Wasze oko. Czyli robię to tak, o, tu mniej więcej wiem, że jest moje oko i mogę automatycznie stwierdzić, gdzie jest drugie, tak? Czyli mniej więcej wiem, że tu. Oczywiście biorę jednego palca i zaznaczam sobie, gdzie mniej więcej będzie moje oko. I analogicznie tutaj mogę sprawdzić, słuchajcie, tę odległość. Mogę sprawdzić tę odległość i tutaj robię to samo, czyli już patrząc sobie z perspektywy, wiem mniej więcej, gdzie będzie moje drugie oko. I teraz co? Trzeba wyciąć. Wycinanie należy, słuchajcie, zacząć tutaj. Czyli najpierw oczywiście robimy dziurę. Robimy dziurę, uważajcie z tymi nożyczkami, ja Was bardzo proszę. Robimy, słuchajcie, dziurę tutaj. O, w tych miejscach robimy sobie dziury, gdzie mniej więcej mają być nasze oczy, tylko róbcie to delikatnie, żeby też tego naszego talerzyka jakoś tutaj oczywiście nie zepsuć. I wycinanie zaczynamy z tej strony, żeby po prostu lepiej to wyglądało. Możemy sobie mniej więcej narysować kółeczka w miejscu, słuchajcie, gdzie te oczy mogą być. I ja Was zachęcam, żeby te kółeczka były większe niż Wasze faktyczne oczy, bo to zawsze, co jest większe na scenie, lepiej wygląda. Czyli zaczynamy ciąć z tej strony i wycinamy nasze oczy. Wyglądało. To teraz możemy przystąpić do ozdabiania tych oczu, tak? Czyli w zależności tego, co sobie tam zamyśliliśmy, musimy te oczy jakoś ozdobić. I może zanim zaczniemy na masce, dobrze by było w naszym właśnie projekcie sobie mniej więcej tutaj znaleźć, gdzie będzie jakieś ozdobienie oczu. W zależności oczywiście, co to będzie za postać. Nie wiem, może będzie miała jakieś fantazyjne te oczy. Wszystko oczywiście zależy od Was. Ja sobie tutaj zrobię na razie tylko rzęsy. Po prostu tylko takie rzęsy. I teraz biorę sobie flamaster w moim przypadku. Myślę, że akurat ozdabianie oczu też w Waszym przypadku dobrze by było właśnie wziąć zwykły taki flamaster. I jeszcze drugie oko. Dobra, troszkę sobie pogrubię jednak te rzęsy, ponieważ mój flamaster okazał się trochę za cienki. A tu musi, słuchajcie, fajnie wyglądać z daleka. Super, dobra. Okej, mam gotowe oczy. Jeżeli Wy już też będziecie mieć gotowi oczy, no to musimy przystąpić do dalszego ozdabiania naszej maski. I ponieważ ja sobie tutaj wybrałam, że będzie to u mnie królik, to muszę zrobić mu teraz nos. I w tym celu ja mam akurat przygotowany kolorowy papier. Natomiast Wy oczywiście użyjcie sobie, czego tam chcecie. I ja sobie tutaj wybrałam, słuchajcie, na nos kawałek papieru w takim ciemnogranatowym kolorze, dlatego tylko kawałeczek papieru sobie wycinam, prawda? Możecie również malować. Mój nos będzie, słuchajcie, okrągły, dlatego na tym kawałku rysuję sobie po prostu ten mój nos, patrzę cały czas na tą moją maskę, żeby ta perspektywa była zachowana i jak już mam naszkicowany, zaczynam wycinać. I teraz, kiedy już mamy gotowy, słuchajcie, nasz nos, no to musimy go przykleić we właściwym miejscu. Och, mogłam sobie zapuścić dłuższe paznokcie do tego. O. Okej. I po prostu naklejam, gdzie chcę, na swój talerzyk nos. Tak, o, okej. I mam już gotowy nos. Teraz, ponieważ założyłam, że będzie to królik, muszę dorysować resztę. Dorysuję po prostu mordkę królika. Okej, moja mordka już jest gotowa. I teraz, co dalej? Słuchajcie, kochani, w moim przypadku mój królik będzie miał jeszcze wąsy, ale to zostawię na koniec, ponieważ będę musiała przyklejać i tak dalej, więc teraz zajmę się uszami. Uszy zrobię z kolejnego talerzyka i po prostu przetnę go na pół. Przetnę talerzyk na pół. Tutaj mniej więcej też muszę sobie popatrzeć, gdzie jest ta połowa talerzyka. Narysuję sobie jakąś linię. Ogólnie warto jest wykorzystać kolejny talerzyk, jeżeli oczywiście go mamy, do jakichś dodatkowych elementów naszej maski, bo zawsze ona będzie fajniej i ciekawiej wyglądała i będzie bardziej efektywna. Jeżeli nie macie na przykład kolejnego talerzyka, możecie również skorzystać z kartki papieru. Najlepiej kartki technicznej, ponieważ taka kartka zawsze będzie się lepiej trzymała. I ja
ja już tutaj mam przygotowane uszy dla mojego królika. Ja tutaj dla Was specjalnie narysowałam już linię, żebyście po prostu sobie zaznaczyli na przykład kontur i wypełnili go w środku, ale ja teraz tutaj na to nakleję kawałki papieru samoprzylepnego, żeby moje uszy ozdobić i wybiorę kolor, który jest podobny do nosa. Moje kawałki są już gotowe i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak je po prostu przykleić na moje uszy. Także znowu, słuchajcie, teraz próbuję odkleić te kawałki papieru, pewnie zajmie mi to chwilę i będę je przyklejać. O, ok, tu już mam, odklejam i będę przyklejać na jedno z moich uszu. Dobrze. Jedno ucho jest gotowe i teraz drugi kawałek będę przyklejać, żeby oczywiście mój królik miał również drugie ucho. Okej, udało mi się. Czyli teraz tę część przykleję sobie. O. Tutaj. Tak, moje uszy są gotowe. Dobrze, teraz zabieramy się do klejenia, czyli musimy przykleić i uszy, i w moim przypadku wąsy. Dlatego też będę sobie, słuchajcie, tutaj teraz wyznaczała, jakie wąsy ma, będzie miał mój królik i mniej więcej, gdzie je przykleić. Przykładam sobie tutaj po prostu kawałek, o, i mniej więcej patrzę, gdzie będzie. Wycinam jeden wąs, drugi mierzę. Dobrze by było, jakbyście mieli coś grubszego, na przykład jakąś włóczkę od babci albo coś. No ja niestety mam tylko taką cienką mulinę w tej kwarantannie. Dobrze, i wycinam sobie wąsy. Dobrze, słuchajcie, kiedy mam już gotowe wąsy, tutaj musiałam troszeczkę sobie popatrzeć, jaka powinna być ich długość, żeby one efektywnie wyglądały, to po prostu zaczynamy kleić. I musimy oczywiście przykleić początek tego wąsa. Tak, czyli jak tu mamy maskę, to trzeba przykleić tutaj przy nosie i gdzieś końcówkę, żeby te wąsy nam nie latały. No chyba, że mamy taką wizję, że mają latać, no to wtedy róbcie jak chcecie, czyli przyklejamy teraz. Dobrze, ja już, słuchajcie, prawie kończę. Pamiętajcie, żeby podkleić też te wąsy z drugiej strony. Jeżeli macie takie, takie narzędzie jak ja, czyli po prostu mulinę, żeby to, słuchajcie, fajnie się trzymało, żeby one po prostu fajnie wyglądały. Ok. I uwaga, czyli wąsy mam gotowe. I teraz, słuchajcie, muszę przykleić jeszcze uszy. Czyli biorę moje uszy i zastanawiam się, gdzie by tutaj je dać. Znajdę im odpowiednie miejsce i po prostu będę przyklejać do mojego królika. Słuchajcie, jeżeli Wasze uszy nie za bardzo chcą się przyklejać, a macie jakiś za słaby klej, to również możecie spróbować zrobić to za pomocą taśmy. Ja tutaj Wam po prostu pokażę. Bierzemy sobie kawałek taśmy, ucinamy po prostu tutaj oczywiście od tej wewnętrznej strony sobie to przyklejamy. Ok, słuchajcie, jeżeli już Wasze uszy są podklejone, tutaj chciałam Wam tylko jeszcze pokazać, żeby podkleić je tak solidnie, w przypadku oczywiście taśmy, żeby one się trzymały, to mamy już prawie gotowe. O! Pamiętajcie również, że nawet jeżeli to jest tak bardzo prosta maska, to warto tutaj oczywiście popracować nad swoją techniką teatralną, żeby ta maska jednak jakoś żyła i był jakiś ruch maski, czyli nie może być ona statyczna. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jeżeli taka maska Wam nie wystarcza i chcielibyście, żeby była zamocowana na Waszej głowie, no to musimy zrobić jej na to miejsce. Dlatego mniej więcej właśnie na wysokości oczu robimy sobie dziurkę. Tutaj w moim przypadku ta dziurka troszkę zmieni oczywiście tą moją maskę, aczkolwiek zawsze potem możecie sobie coś tam dorysować, coś tam nakleić i teraz musimy sobie czymś to przywiązać i najlepsza oczywiście byłaby gumka. Ja gumki obecnie nie mam, skończyła mi się, dlatego nie mam jej gdzie teraz kupić, więc będzie to wstążka. I sobie ucinam tam jakąś wstążkę, jakąś długość i po prostu, żeby ona nie szła oczywiście przez całość tej maski, to jeden taki fragment wstążki wplatam sobie tutaj w tę dziurkę.
Czyli jak już przewlekliśmy, to teraz musimy zawiązać. Zawiązać sobie po prostu tutaj, w tej wewnętrznej stronie, zrobić supełek, żeby nam ta wstążka, dratwa czy coś innego nie wędrowało. Ok, i teraz sobie ucinam drugą jakąś tam długość wstążki, bo to tylko będzie służyło, żeby zawiązać na głowę i przewlekam ją w tym samym miejscu, tylko z drugiej strony. Ok. I tak samo mniej więcej sobie tutaj wiążę, zawiązuję w tej wewnętrznej stronie. Tak wygląda moja maska. O! Jestem bardzo ciekawa, jak wyszły Wam Wasze, ale jestem przekonana, że naprawdę super. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Trzymajcie się ciepło, cześć!